Witam na moim kanale i zapraszam na kolejny odcinek. Miałem nagrywać w południe, ale jakoś tak przez tą temperaturę, która mnie dobija, czekałem do prawie 22 i nadal jest, powiem wam, wpyte ciepło. Straszne. Straszne to jest. Odechciewa się nagrywać normalnie. Jestem na takim mini urlopie, ale nie wyobrażam sobie, jak kumple w pracy siedzą w taką pogodę. Dobra, może weźmy tak. Patrol samochodowy. Ciekawe, czy jak będę jeździł po tych dzielnicach czerwonych i tam likwidował przestępczość. Czy to czerwone spadnie? No nieważne. Chociaż moglibyśmy tutaj pojechać i tak będziemy... Nie, dobra. Dzielnica po środku, spoko. 45 minut wieczorna samochodowe, zdecydowanie starczy mi. To i tak mi godzina wyjdzie odcinka, a przynajmniej będę mógł iść się schłodzić. Pokaż obecność policji. O, dokładnie, to chyba jesteśmy właśnie w tych dzielnicach na czerwono zagrożonych. O, jaka mapa, nawet nie widziałem. Dobra, biegajmy. This area has high criminal activity. Ready yourself to show some police presence. Copy that. Spoko. Zobaczymy, czy ten... Czy bryka działa ciszej? Czy to było tylko... O, jakoś tak... Kurde, aż dziwne. Kto przejechał? Gdzie? Halo. No kto przejechał na tym? Rozbój. Dobra. Idziemy. Tylko gdzie? Pytanie. Kurde, jak przyjemnie się teraz jeździ. Niestety jadę do rozboju, czy coś. Jest pilne wezwanie. O, jakie ładne słoneczko. Aż mnie troszeczkę, no... poraziło. Jak to się syreny włączało? A, tak. Z drogi pojadę. I GPS automapa wariuje. No fajnie, że nie użyłeś kierunkowskazu, no. Nie wiem, czy miałbym czas, żeby ich ten... pogadać, mandat wystawić. Czy by był czas, czy by go nie było. Kurde, jaki pomnik tutaj. No dobra, nieważne. Dobra, wyłącz mi to, bo ogłuchnę. I jedziemy. O. Jesteśmy na miejscu zdarzenia. Dobra, wysiadka. Wezmę sobie od razu... Nie to. Przełączę na paralizator, tak na wszelki wypadek. Z kim mamy tu pogadać? Ktoś tutaj normalnie zdjęcia robi. Dzień dobry. Rozpytywanie świadka, dokumenty na początek. Why not, officer? O. Kobieta, zdjęcie się zgadza. Dobra. Świadkowie. Let me know what you saw. I even know the person, officer. Zawsze mi się podoba, że wiedzą, kto to i w ogóle. Handel narkotykami. Dobra, wypuszczamy. You're free to go. Enjoy your day. Dobra, tu kolegę możemy zapytać. Dokumenty. Would you show me your ID, please? Okay, officer. There you go.
tylko spróbowałbyś mi nie pokazać. Mężczyzna, Salazar, Nestor, Kay. Się rozgląda, no i co mogę zrobić? I'm sure about the hair color, officer. Jak osoba się rozgląda, to ja mogę coś z nim zrobić. Prawo jazdy nie ma, pozwolenia na broń nie ma. Nie. You're good to go. Bye. Chcę spróbować dzisiaj na 100 punktów przejść. Officer? Hello. Hello. A pan tak się odwróciłeś? Dokument. O, Morawieckiego mi przypomina z wyglądu. Your ID, please. Here you go, officer. No. Dokumenty są nieważne. Okej. Okay. Dobrze, alkohol to miesza. Can you tell me what you saw? I think I remember some of what they were wearing. Fantastycznie, zobaczymy. Czy czegoś na pana nie mamy? Stan dokumentu to samosi. Nieważne. Oj, człowieku. Nieważne dokumenty, tak? To chyba to. I'm not gonna give you a ticket. Let's just leave you with a verbal warning. What a relief. Thanks, officer. Okej. It's fine. Have a nice day. Czy kogoś jeszcze mamy przepytać? Może pana? Nie, dobra. To idziemy. Widzę, że tutaj można by było iść, jak się naumie... Dobra, naumiałem się, czyli tam. Szukamy gościa w granatowym garniturze. Dobra. Berkę zostawię. I zobaczymy, co zobaczymy. Wydaje mi się, że to ten koleś. Czuję to w kościach. Zobaczymy, czy będzie uciekał. Tak, to na 100% on. Tylko jak to jest granitowy... Ale oczywiście, że mogę ci pomóc. To za koleś. Please, officer? I'm looking for the giant dinosaur monument. Can you show me which way? Mijałem go. Let me try to find the nearest one on the map. Zauważyłem, że fajny pomnik. Tylko pytanie, czy mam go zaznaczonego, to nie wiem. To są pomniki, proszę bardzo. I appreciate it, officer. Aha. Would you please show me your ID? Here 100% on. Amei de la Cruz. Tak. De la Cruz Amei. Okay. I'm taking care of another issue at the moment. Miejsce zdarzenia. Brutalna napaść, nie? Czy rozbój? Rozbój to jest chyba coś z kradzieżą. You've committed aggravated assault and you're being arrested. Aha. Nicely done, officer. We'll advise the victim that the stolen property can be collected tomorrow at the police station. Nie kapuję tego. Jeżeli odzyska rzeczy ukradzione, to może był rozbój. Znaczy w sensie kradzież. Hand in the air and let me frisk you. No nic, zwaliłem. I'll take care of it. Aha, czy to była kradzież, rozbój. Ja myślałem, że to brutalna napaść. Kurde. Please cooperate for a search procedure. Bo jest nawet, zajmij się miejscem rozboju. Tak to jest, jak się czyta. Bez zrozumienia. Skradziona torba. Ale lipa, panie. Mógłbym odwieźć, ale... Ale nie. I need some backup here to take a suspect into custody. Understood. We're sending the closest transport to your location. Chociażby do tego nie chcę odwieźć, bo już przyjąłem kolejne wezwanie, które będzie się też wiązało z... ze znalezieniem kogoś, ewentualnie z... pogonią. I wtedy może mi niestety kolega
radiowozie uciec. A tak bym nie chciał. Dobra, jedziemy. Czy ten pomnik mam zaznaczony? A zobaczę. Go nie pamiętam, żebym... Czy raczej miałem. Ciekawe te figury. Dobra. Umiałem się śpieszyć, a jak zwykle... Ktoś mnie odciąga głupiego. Kamera ze środka to była jak? Dobra, pojedziemy pod prąd? Nie. Na miejscu zdarzenia, czyli tutaj, dobra. Wysiadamy. Pamiętaj, rozbój, czyli kradzież. O, fajnie. To 10 punktów straciłem. Ciekawe za co. Czy się nie przelukałem? Let me see your ID, please. Sure, officer. Here you go. Może wysłałem na dołek kolesia niepotrzebnie. No nic. Tak czy siak miała być stówka, już jest 90. No, fajnie. Dobra, kobieta Kowalczyk. Pani ma korzenie polskie? Can you describe what you saw? Czy nie bardzo? Unfortunately, officer, I can't help you. I just got here. Okej, rozumiem. Zobaczymy, czy nie jesteś w kartotece. Nie jesteś, dobra. Prawie zerowa obywatelka. Jakby mi coś podała ciekawszego. Would you please show me your ID? Yes, officer. There you go. Okej. Kobieta Michelle. Michelle Irene. Okej. Ej, rozszerzona źrenica. They were white. I'm pretty sure of it, officer. Masz rozszerzone źrenice, więc obszukanie zrobimy. I'm going to proceed with a frisk. Jak? Nie znaleziono. A czy mam prawo do rewizji? Put your hands up slowly, please. I'm going to search you. Najwyżej będzie minus 5 kolejne. Ile te autobusowe przekąski? Nie. Czyli jest okej. Okay. Ale przynajmniej punktów ujemnych mi nie dało. Okej, okay, dziękuję. Fine. You're good to go. Bye. Bye. To jeszcze chyba dwóch obywateli do I'd like to see your ID, please. Przejrzenia. Przesłuchania. Okay, officer. Przejrzenia. No. Mężczyzna Giovanni Eom. Okej. Okay. No i czuje alkohol, ale ani nie ma butelki w ręku, ani nie prowadzi auta, to w sumie chyba nic nie muszę robić. Tell me what you saw. I know that person. Okej. Okay. Powinniśmy komunikować. I'll take care of the area. I'll start looking for the suspect. Becker Prisza. Ładnie. Rozbój. To on? Chyba ta, dobra. Have a nice day. Goodbye. Tu chyba jeszcze jeden świadek. Tak. I need to see your ID, please. ID, poproszę, dokładnie. I jak? Mężczyzna i mam Jesse. Jesse? Jesse? Okej. Okay. Co pan widział? Łeś? Obywatelu? I think I remember what the color of their hair was. Ej, kolor włosów, serio? Kolor włosów. Okej. You can leave now. Have a great day. Okidoki. Czyli gdzieś tutaj. W ogóle nie mam orientacji w tej mapie. Tak powiem.
czyli tam mam iść. Rykę zostawię jak zwykle na miejscu. O, komisariat. To fajnie. To fajnie. Jak? Dobrze. Czyli trzeba się rozglądać. Za kobietą. Brązowe włosy. Powiedzmy, że będę walił głupa, że nie szukam jej, tylko tutaj mandaty wystawiam. Proszę bardzo. Na chodniku. Taka rutynowa kontrola, sprawdzanie. Wiadomo, o co chodzi. Albo się nie wykupiajmy. Wydaje mi się, że tam jest. To na pewno ona. Jakiet, czy tam, nie wiem, jak to się nazywa fachowo. Zgadza się. Kurde, jakie słoneczko. I od razu policja po prawej. Będę miał... Ha, ha! Stój! Tylko, żebym nie strzelił, jak się zatrzyma. Kurde. Zatrzyma się, czy się nie zatrzyma? Ale ze Zulsa miałem. Dobra, od razu ją w kajdany. To był rozbój. You're under arrest for robbery. Please don't do that. On my way. Kurde, 180 punktów wtedy straciłem, bo się pomyliłem. Let me have a look at your ID, please. Kalama ze mnie. Yes, officer. 180 punktów straciłem. Ej, dokumenty są nieważne. To nie fajnie, że są nieważne. Pat down. I'm going to proceed with a frisk. Jak torebka będzie? Nie ma? Put your hands up slowly, please. I'm going to search you. Ale to ona. Że wyrzuciła po drodze. Może rozbój nie zawsze się wiąże z tym. Z kradzieżą? Nie wiem. Te dokumenty nieważne. Nakaz aresztowania, tak. No ale to już zrobiliśmy. To dowalmy jej. To... Chyba. I'm not going to fine you and just let you go with a verbal warning. Thanks a lot, officer. Tak, tak. Chodźmy do... Please proceed with me to the police precinct. Jako, że to komisariat niedaleko, tak muszę pamiętać, że mam poważny wypadek. A ja nie pamiętam, gdzie zaparkowałem. gdzieś tam, ale... Ale nie pamiętam, gdzie to jest wejście tam, dobra. Bo w sumie widzę radiowo, że tam zostawiłem, dobra. Nieźle. Butelki upadają, już można by było za zaśmiecanie, ewentualnie za picie w miejscu publicznym. Kogoś złapa się, ale cóż. Kilometr do tego wypadku, ty idź szybciej, kobieto. O, jaka duża ta. Duży areszt. Znaczy nie dosyć, że tam minus 5 zarobiłem, to jeszcze straciłem 180, kurde. Dobra, biegaj. Bo nie zdążę do wypadku i będzie kolejny minus. A już na serio dużo ten... Może minuta na dojechanie. Oby mnie tylko dobrze poprowadziło. Aha. Niby fajnie, że stają. Ale czasem mi drogę zastawiają. Nie wiem, co z tą automapą się dzieje, ale... Co jest grane?
Na górze muszę się zatrzymać, żeby mapę załączyć. No super. No sorry, jest kawał drogi. Nie zdążę, kurde no. Jeszcze wypadek. Niech będę miał ja, to już w ogóle będzie fajnie. Nie ma bata, kurde. Już na... I minus 10. Fajnie, fajnie. Ale lipa, panie. Strasznie daleko ten wypadek był. To chyba jest jednokierunkowa tak w ogóle. Ty. Ej, nie, odrzucę. Jestem załamany. Miało być tak fajnie. Miała być stóweczka po dzisiejszym dniu, a już mam 80. Super. Tak, chodnik. Okej. Okay. Ja w jakiej w ogóle jestem rewizie? Nelson, tak, dobra. O, kto? Kto tutaj? Obywatelko. Zaśmiecanie. Interwencja. Zaśmiecanie. I stopped you because I saw you throw trash on the ground. Yeah? So what? I'm afraid I won't make it in time. Let me see your ID, please. No, no. Sure, officer. Here you go. Rozszerzone źrenice, to może być ciekawie. I'm taking care of another issue at the moment. Kindly allow me to frisk you in case you have any illegal items. Tylko nie mają tymi zleceniami, no. Nie widzą, że tutaj interweniuje teraz. Nie znaleziono, ale bardziej dokładniejsze. Please cooperate. Jak i jak? I ain't done nothing! Biegaczka się trafiła. Leave me alone! No nie. Jeszcze jeden szał mam tylko. Już nabiegała się. Co za... Serio. Co, muszę ją aresztować za ucieczkę, a nie za ten... za coś. You've resisted law enforcement orders. I have to arrest you. Please cooperate and move to the sidewalk. No, don't. Please, officer. Ej, muszę paralizator jakoś przeładować, tylko nie wiem jak. Jak się przeładowuje. Dobra. Aj, kobieto. Put your hands up slowly, please. Co tu takiego miałaś, że musiałaś uciekać przede mną? Nóż sprężynowy, serio. Myślałem, że masz jakieś ten narko, albo może marihuanę. Stan dokumentu tożsamości nieważne. Dobra. Stan dokumentu nieważne, czyli tak, nóż sprężynowy. Aha, czyli tamto to jest po prostu ten. You're under arrest for committing numerous crimes. W innym dziale. You could arrest me for all these reasons? I'm sorry. To fajnie. Nieważne dokumenty. A masz, mam. I'm issuing you a ticket for your expired ID. That'll be between $75 and $150. I didn't expect it to be that expensive. Dobra. Please proceed with me to the police car. Jest bardzo smutna. O. Nawet mam niedaleko brykę. To fajnie. Tu panią odprowadzę. Zawsze będzie trochę punktów więcej. Please get in the car. Ok.
Okej, nie z tej strony. Przeczytajmy jej prawa. A ja tymczasem się zorientuję, gdzie mamy komisariat. I bym nie wiedział, jakby samochodów nie było. Czyli tak umieszczamy. You have the right to remain silent. Any statement you make may be used for or against you in court of law. You have the right to have a competent and independent counsel, preferably of your own choice. And if you cannot afford the services of a counsel, the government will provide you one. Bardzo podoba mi się tempomat. Można sobie jechać spokojnie, rozglądać się. To już niespokojnie. Trochę wykorzystam moją władzę. Gdzie ten komisariat? Elegancko. Gasimy światełka. Zaparkuję jak u siebie. Czapkę załóż, kumie to czapkę. I'm taking you to our precinct cell now. We require support. Who's available? Znajdź poszukiwaną osobę. Nie. I'm currently busy with another issue. All right, time to get in. Ale groszowa sprawa. Miałem 60 punktów, chociaż dostałem za nią. Taka lipa. 140, no dobra. Nie jest źle. Ta osoba właśnie przeszła. Okej. Niedozwolone miejsce. Nigdy nie wiadomo. Support required. Any officers available? I'll manage it. Bylebym zdążył zająć się drobnym wypadkiem. Interwencja przez się niedozwolonym. Because I witnessed you jaywalking. Yes, officer. I'm sorry. O, jak miło. Let me have a look at your ID, please. ID. Yeah, sure, officer. Jak? No trochę się różnisz, ci powiem. Tylko nie uciekaj, proszę. Pat down. I'm going to proceed with a frisk. Put your hands up slowly, please. I'm going to search you. Jak? Rozszerzono źrenico. Nielegalny przedmiot, ale jaki? Obcinano do paznokci, notes kieszonkowe czy shuriken? Dobra, jeszcze sprawdźmy. Czyli zdjęcie się nie zgadza i w ogóle. Kartoteka, jeżeli zdjęcie, to chyba to. Zawsze mam z tym problem. Kurde, nigdy skradzionego samochodu nie zatrzymałem. Kurde. The reason why you're under arrest is because you're carrying a stolen ID. Please, don't do that! Dobrze, dobrze. Ale tu byłaś miła, to... to dostaniesz upomnienie. I'll let you go with a verbal warning this time. Thank you, officer. To jeszcze w rewirze Brianna by się przydało coś ten... Please proceed with me to the police precinct. Podziałać i ten... I będę miał... Please get in the car. Wszystko zrobione na zielono. Dobra. Ulej. Uważać i zdążyć do tego wypadku, dojechać. You have the right to have a competent and independent counsel, preferably of your own choice. And if you cannot afford the services of a counsel, ale się cieszę, że oni te silniki samochodów wyciszyli. Od razu chce się jeździć teraz tymi samochodami, radiowozami w sensie. I'm taking you to our precinct cell now. Bardzo się cieszę. Bardzo dobre. Motyw. Między innymi z tego powodu nie lubiłem patroli radiowozem wykonywać. Z powodu tego hałasu.
Stay here. Wchodzisz, wchodzisz, lecimy. Do wypadku, bo nie zdążę. Szybki rzut okiem, gdzie wypadek? W Banok, kurde no. Nie mój rewir. Na dzisiaj przynajmniej. W prawo i w lewo. Aha. Chętnie wrócę, ale dostałem zalecenie. Graficiarz. Dobra, już widzę, widzę. Wypadek. Staniemy tak, wychodzimy. Świadków nie widzę. Zacznijmy od pani. Would you please show me your ID and the vehicle insurance? Kurde, myślałem, że lupę kliknąłem. Sure, here you go, officer. Ale lipa by była. To okej. Czterodrzwiowy, data ważności chyba jest okej. Jesteś zdenerwowana, no. Każdy może być zdenerwowany. Can you describe what you saw? I don't understand what happened, officer. Okej. Dmuchaj. All right. Let me just check to see if you're under the influence of alcohol. Jak? No, trochę było pite, ale bez przesady. Marihuanę, amfa, te sprawy. To determine if you're under the influence of any illicit substances. No, też spoko. No i czym było się denerwować? Nie wiem. Że masz pękniętą szybę? Jakbyś oglądała moje odcinki, to byś wiedziała, że nie wystawiam mandatu za pękniętą szybę. I'm going to give you just a verbal warning this time. Many thanks, officer. Dobra, prawdziwa ulga. Any officers available? We need assistance. I'm taking care of another issue at the moment. Nie wiem, czy nie powinienem przyjmować tych takich zaleceń alarmowych. Okay, officer. There you go. Zdjęcie ok, data ważności ok. Wygląda, że ok. Let me hear what you saw. I'm still recovering from the crash. My mind is blank. Ładnie, nikt nic nie wie. Okay, let's just check if you're under the influence of alcohol. A protokół jest dostateczny. Ja myślałem, że jest kolega pijany, ale jednak nie. I just need to collect a sample to see if you're under the influence of any illegal substances. O, ziółko było. Zobaczmy, jak tam w papierach. Jest okej. No dobra. Ale ziółko. Kindly cooperate for a pat down. Przeszukaneczko. Nie ma, a rewizja. I need to do a search on you to see if you're carrying anything illegal. Miała nielegalny przedmiot. Ale co? Ja tu nic nie widzę. Nie wiem, powinni to w jakimś patchu naprawić. Nielegalny przedmiot i mi nie pokazuje, co za nielegalny przedmiot. Super. Nie to, nie to, to. I have to arrest you for driving under the influence of cannabis. Please cooperate and step to the sidewalk. What? Okej, sprawdźmy samochodzik. Plus 5, czyli nic nie ma tutaj. A nic nie ma, ćwierć uncji, dobra. Jest ćwierć. Tutaj.
Jojo. Jojo jeszcze jest dozwolone w tym mieście. O, coś znaleźliśmy. To jest plus 10. Nóż sprężynowy, dobra. Nóż. Kolejna szpilka. O, kolejna rzecz. Uncja. Tam była ćwierć, tu jest uncja, dobra. To panu doszło jeszcze zatem posiadanie marihuanen i nóż. You're under arrest for all the crimes you have done. So many citations? I didn't know that all those actions were illegal. Trudno. To teraz zostają nam zrobienie fotek. Tak widzę, że są te punkty, jakbyśmy razem mieli odpalić. Kurde, no nic. Może jeszcze na koniec to zrobię. Może za odpalenie raz jakieś punkciki wpadną. Zawsze warto. A ta rejestracja? No właśnie. Ja już jestem czujny na takie te. Potem jednego zdjęcia ci brakuje, żeby stówkę mieć. Czy w 100% wykonany ten raport i tak dalej. Jeszcze jedno, dwa zdjęcia mi brakuje. Super. Wiedziałem, że tak będzie. Jedna fotka przynajmniej. Co ja przeoczyłem, kurde. Gro. No nie znajdę. Lusterko było. Rura była. Rejestracja gdzieś tam jest? Nie. No jedno zdjęcie przynajmniej. Halo. Super. Nie będzie stówki. Poważny wypadek? Pewnie, czemu nie? Nie no, nie mam co szukać. Chyba, że to gdzieś tutaj, nie wiem. Inna sprawa, że jeszcze wezmę terasę, odpalę. Race drogowe. Może się te race dobiją do 100%. Nie wiem, a co by było, jakby paliwo było rozlane albo jakiś olej? Takie race nie podpalają takich substancji? Tu. Silnik rozwalony, tutaj ten, a ja race odpalam. Tak mi się wydaje, że to niebezpieczna rzecz. Ostatnia rasa. O, czyli jednak rasa była wymagana do stówki. Dobra. Kończmy to szybko, bo... Here's your accident report. Wypadek mi poważny znowu ucieknie i będzie minus 10 kolejne. To czy się wiąże się z tym, że kolegi nie odprowadzę do komisariatu. Here's your accident report. That will be very helpful. Thank you, officer. I need backup to take a subject into custody. Understood. The closest available unit will be dispatched to your location. Okay.
Szybkie holowanko. I've got a vehicle here for towing. Can you send a tow truck to my current location? I've got a vehicle here for towing. Can you send a tow truck to my current location? Tow truck will be at your location shortly. I śmigamy do kolejnego wypadku. Obym zdążył. To poważny wypadek, to może być fajnie. W sensie takim, że dużo roboty. W sumie dawno nie miałem jakiegoś takiego wypadku, żeby ludzie leżeli na jezdni i wymagałoby przejechania karetki. Albo... nie pamiętam już. Co tu się dzieje? To się jeszcze te samochody ruszały? Dobra. Ten niebieski to wyglądał, jakby dosłownie przed chwilą ten wjechał. Dobra. Czy ja muszę coś tu jeszcze robić? Chyba ta... wezmę barierkę, postawię. Najlepsze, że nie mam ten rad. Okej. Okay. Jakbym chciał racę wyciągnąć, uzupełnić jakoś. Weź raz dwie sztuki. Okej. Okay. Co my tu jeszcze mamy? Zupełnienie narzędzi. Trzy race. To. To nieźle mi uzupełniło. Dobra. Zobaczmy, co tu się dzieje. Nie widać tych czarnych punkcików, więc nie muszę raz odpalać. Jak tam? Szyba. Tamten. Też szyba. Ten nie. Pan to wypadek czy świadek? Świadek. ID and vehicle insurance card, please. Here you go, officer. Kurde, przydałbym się w Brian na jakiś ten mandacik albo coś. Czuję alkohol. Okay. Can you tell me what you saw? I forgot to use the turn signal. I'm sorry. O, jak miło. Kindly cooperate as I collect a sample to see if you're drunk. No i teraz powinienem mu mandat na przykład za nieużycie kierunku wskazu. Dać, skoro sam kierowca się przyznał do tego. Please allow me to collect a sample to see if you're under the influence of any drugs. Ale przypuszczam, że jakbym mu wystawił, to by i tak lipa była. Dobra. Zobaczmy, czy nie jesteś poszukiwany. Danego profilu nie znaleziono, dobra. Danego profilu, czyli idziemy za alkohol. I profilu jak nie ma, to jest to? Tak, to raczej to. Dobra, zobaczymy. I have to handcuff you. There are a lot of infractions. Are you sure you didn't make a mistake? Okej. Teraz się jeszcze poszukamy. Kindly allow me to frisk you in case you have any illegal items. Jak? A rewizja? I will proceed with the search. Please cooperate. Nóż sprężynowy, to póki pamiętam. Zróbmy tak. I'm arresting you for the multiple felonies you've committed. There are a lot of infractions. Are you sure you didn't make a mistake? Najlepsze, że nie wiem, który jest twój samochód, bo bym ci jeszcze przednią szybę dowalił. Właśnie. Który jest jego samochód? Jak ja nie mam jego dokumentów?
to nie wiem. Co no da się wywnioskować? Może ta pani mi powie? I need to see your driver's license and registration, please. Yeah, sure, officer. Który to jest? Kobiełka, dobra. Prawa jazdy nie masz? Serio? Tell me what you saw. I did not drive over the speed limit, officer. Okej. Please cooperate peacefully while I take a sample to check. Jak nie ma prawa jazdy, to nie wiem, czy to ten taksówka to jest jej, czy ten niebieski, czy tam zielony, czy tam błękitny. You'll take a test to see if you've been driving under the influence of drugs. Okej. Zobaczmy w kartotece zatem. Informacje, stan ubezpieczenia nieprawidłowe, pozwolenie na broń. Okej. Numer rejestracyjny 1RN. To nie ten. Okej, czy to jest... To jest jej. A teraz zostaje pytanie pierwsze. Czy jak nie pokazała dowodu prawa jazdy, to mogę ją ten oskarżyć? O brak prawa jazdy? Gdzie to jest? Brak to też nie to. Też nie to. Serio? Nie ma? O, brak prawa jazdy. Kurde, jeszcze się zastanowię, ale... Chociaż nie ma. To, że nie pokazała mi prawa jazdy, to niczym nie świadczy, bo prawo jazdy mamy w tym... w kartotekach. No, ta na przykład pokazała mi ten praw. Chyba, że to jest prawo jazdy, ty. Idioto. Ubezpieczenia mi nie pokazała. Can you tell me what you saw? I drove within the speed limit. Ale bym dał ciała. Kindly cooperate as I collect a sample to see if you're drunk. Aj, alkoholek. Okej. Please allow me to collect a sample to see if you're under the influence of any drugs. O. Ale głośny pojechał. Let me frisk you for any illegal items, please. Czyli alkohol, THC. I have to search you. Kindly cooperate with me. Miała nielegalny przedmiot. Słodycze. Super. Czyli tak. Pijana była. I marihuanę chyba miała, nie? Obym się nie mylił. I'm going to cuff you now. After that, I want you to move to the sidewalk. Okay, you handcuffed me, but is it really necessary to give me more charges? Mhm. Ty miałaś szybę? Nie miałaś. A, czyli jeszcze raz, zobaczmy. Please show me your license and vehicle registration. Yes, officer. There you go. Czyli pokazała mi prawo jazdy, ale ubezpieczenia mi nie pokazała, dobra. Zajrzyjmy jeszcze raz do kartoteki. Stan ubezpieczenia nieprawidłowe, okej. Kochana, jest wypadek. A ty nie masz ubezpieczenia i kto za ciebie zapłaci? I'm charging you for not having valid insurance. Why does it cost so much?
No, jeszcze za wypadek zapłacisz. Dobra, czyli ten musi być tego kolesia. Zobaczmy. Czy może jakąś broń jeszcze ma? Pistolet? Cokolwiek. Jak się dostanę, oczywiście. Ej, bo jak się przytnie mi ta postać teraz, to będzie fajnie. O, dobra. Co prawda jeszcze nie znaczy to, że dam radę wyjść. Dobra, dałem radę. To sprawdzę jeszcze tylko te drzwi i tyle. O, marihuanen. A to? Da radę? No, kurde. W tych ostatnich drzwiach mogłoby coś być. Może brakująca ta marihuanę. Czyli tak, to aresztowałem. Ona zajadę po pijaku, chyba mogę sprawdzić, co ona tu ma. 10, co znaleźliśmy. Uwaga. 2 noże i scyzoryk. Niesamowite. Tutaj też coś znaleźliśmy. Kolejne 2 noże. Oj, marihuanę się znalazło, dobra. 4 noże. 4 mandaty, nie? Ej, nie zauważyłem, że ktoś pod kołami leży, przepraszam. I've got an injured person. I need an ambulance. Ale fachowiec ze mnie, no serio. Nie zauważyłem. O, kolejną rzecz znalazłem. Kolejny nóż? Pół uncji. I pistolet. Pół uncji, pistolet. Nie wiem, jak ta bariera mogła blokować. Czyli tak, nóż, pistolet. Ile tych uncji było, kurde, halo. Da się ją za... Ten, marihuanen? Pół uncji 0,75, da się. Dobra. Dobra, nie śmiejmy się, bo zaraz coś zwalę. Czy tak, była broń. Zaraz. Może zobaczmy. Może ma pozwolenie na broń. No, ma pozwolenie na broń. Czy pozwolenie na broń to jest... Nie, sprężynowe to nie pistolet. Dobra, to dajmy to. I posiadanie dużej ilości marihuany na... Uwaga. You're under arrest for committing numerous crimes. Wow, you could arrest me for all these reasons? I'm sorry. No, fajnie, że przepraszasz. Dobra, strzelmy fotki, oby wszystkie się udało. Okej. To zdjęciu się napstrykam. Tu jeszcze było na drzwiach coś, kurde, no. Dobra, złapało. Błotnik, szyba, błotnik, szyba, oj, ale tego było. Tu jeszcze coś. No i gra gitara.
wszystko. Okej. Dobra. Czyli... raporciki gotowe. Please take your accident report. Oh wow, such an extensive report. No, starałam się. We're finished here. You're free to go. Have a nice day and take care. Dobra. Pani taka smutna tu stoi. Proszę okay, bardzo. Here's your accident report. Oh wow, such an extensive report. Okej. Już na koniec to se sami ich odwieziemy. This is your accident report. This is an accurate report. Thank you. Okej. Chyba wszystkie samochody do holowania. I have a vehicle here that needs towing. I need a wrecker at my current location, please. Sure. I have a car here that needs towing. Please send a tow truck to my current location. Tow truck will be at your location as soon as I have possible. A car here that needs towing. Please send a tow truck to my current location. Your shift ended a while your back, your location now, is not currently return accessible. To the police station immediately. Take care of it in the next 24 hours. Już wracam na komisariat, wracam. I'll escort you to the patrol car now. Z dwoma gwiazdami. Kurde, cztery taksówki z tyłu siedzą. Stoją, siedzą. Watch out for your head. Dokładnie. Uważaj na głowę. Pan pójdzie z nami. Please cooperate. I'm taking you to the police car. Tylko żeby mi ten radiowodu nie zażygał pijany. Ej, nie tu. Chciałem go na miejscu kierowcy posadzić. Okej. Czyli głównego zadania się dzisiaj nie udało zrobić. Ej, niestety. No cóż. Takie życie. Mapo. To pojadę tutaj. W takim wypadku. Nic nie idzie? Chyba nie. You have the right to have a competent and independent counsel, preferably of your own choice. And if you cannot afford the services of a counsel, the government will provide you one. Do you understand these rights? Emma. Normalnie czuję się, jakbym elektrykiem teraz jechał. Komisariat. Ciekawe, czy starczy mi, żeby ten mieć już na maksa tą dzielnicę. Jak wymaksuję tą dzielnicę, to potem będę miał ten, będę wybierał jakby wolną jazdę po całym mieście. Po wszystkich dzielnicach, rewirach. Zobaczę, co mi tam brakuje do stóweczki, znaczy do 100% wykonania gry. Będę starał się to zrealizować. Jak osiągnę wszystko, co można z tej gry wycisnąć, to wtedy time to go to the cell. Zakończę tą serię cudowną. Teraz jest chyba 45 odcinek tej serii. To ciekawe, czy jeszcze z 10 odcinków mi wyjdzie. Please stay calm and cooperate. 70 wpadła, kurde. Ej, jaki zadowolony. Jeszcze koleżanka. Znaczy obywatelka. Nie wiem, co z tymi koleżankami, kolegami. Ja jako policjantka nie zadaję się z kryminalistami. Brzydzi mnie ten takie łamanie prawa. Dobra. Pogadali. To może tutaj na prawo teraz. Stay here until further notice. punktów. Czyli za ten wypadek prawie 640 zgarnąłem. No i gitara.
Zobaczmy zatem podsumowanie, jak znajdę swoje biurko. Emma Davis. Szkoda tych minus 20 punktów, no ale co zrobić? Nic nie zrobię. Serio. Czyli 800 punktów mi zabrakło. Okay. 800 punktów. Czyli tak w Briannie miałem niepełne 100%, dlatego dalej na czerwono. Wilcox doszło. Myślę, że w następnym odcinku też sobie zrobię patrol samochodowy. Tak myślę. No nic. Uciekam, bo się ugotuję. Dzięki za obejrzenie kolejnego odcinka. No i cóż, zapraszam tradycyjnie w kolejny czwartek na kolejny odcinek z tej serii. Hej.